Jesteśmy po niesamowitym weselu Oli i Adriana. Wow, w ogóle była totalna petarda. Słuchajcie, natchnęło nas, żeby nagrać pewną krótką taką relację, na którą Ola i Adrian się zgodzili. I słuchajcie, mamy do was jedno pytanie. Jak wam się podobało? Po prostu. Było naprawdę fantastycznie. Super, zajebiście. Nie wymarzyliśmy sobie lepszego wesela, naprawdę. Tak. Któregokolwiek z gości pytaliśmy, wszyscy powiedzieli w superlatywach. Jesteście z zespołem marzeń i nie mogliśmy naprawdę trafić na lepszy. Także to był nasz dzień wymarzony i to dzięki wam między innymi, także jesteśmy ogromnie wdzięczni. Nie ma innej odpowiedzi. No i wszyscy już w kolejce się ustawiają, żeby no, słuchajcie, mieliśmy zająć terminu u was. Słuchajcie, musicie szybko rezerwować, bo ta grupa będzie się rozchodzić momentalnie. Także nie ma co zwlekać, tylko rezerwujcie od razu. Ci, którzy wiedzą, już jesteśmy w tym momencie w dwóch teamach i już faktycznie na kolejny rok te dwa teamy prawie są zajęte, także faktycznie to polecam. W miarę się sprężać, nie wiem jakby to brzmiało, ale tak. Natomiast słuchajcie, bo zawsze jest taka jedna rzecz, o którą w zasadzie dużo ludzi nas pyta, czyli jak integrujemy ludzi, jak się podobają animacje, czy to jest fajne. Co powiecie o tym, co się działo w trakcie wesela, czyli animacje taneczne? Były fantastyczne. My nie jesteśmy w ogóle fanami wesel, a czykolwiek wasze animacje były naprawdę oryginalne. To nie było takie sztampowe wesele. Wszyscy się bawili, mieliśmy gości Nikt w różnym nie siedział. Wieku. Tak. I to było fantastyczne, że widzieliśmy może trzy osoby siedzące przy stolikach i każdy się z wami bawił. Także to już chyba świadczy o waszej jakości i o tym, że przede wszystkim robicie wesela inne, nowoczesne, w fajnym wydaniu i które trafiają nie tylko do młodych, ale także do starszych osób. Także chyba nikt w Polsce nie robi tak animacji. No powiem ci, teraz to nam wystawiłaś laurkę. Wow! Nie mogłam innej, naprawdę. Zakładaliśmy, że nie będziemy na weselu się bawić, tylko raczej skupić na tym, że mamy harmonogram, mamy obowiązki. A jednak się bawiliśmy i słuchać to po naszych głosach. Tak. Słuchajcie, to miał być krótki wywiad, ale widzę, że jeszcze z minuty nam zejdzie. No bo właśnie tak jest, że ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz, że nam zależy w przypadku każdego wesela, żebyście mogli się odciążyć. Tak teraz mówię do par, które nas pewnie słuchają. Czyli żeby według mnie para młoda nie powinna się zajmować tym, co się dzieje na weselu, tylko gośćmi i sobą i zabawą. I cieszę się, że tego mogliście doświadczyć. My się w ogóle nie zajmowaliśmy tym, co myśleliśmy, tylko bawiliśmy się razem z wami i taką chyba laurką dla was jest to, że mam porwaną sukienkę, jestem na bosaka i nie przeszkadza mi to w ogóle, wow. Bo się bawiłam naprawdę genialnie. Słuchaj, bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. W sumie aż ciężko mi cokolwiek więcej powiedzieć. Słuchajcie, bardzo, bardzo wam dziękuję. A na sam koniec jedno pytanie, bo wiele osób ma taką pewną wątpliwość co do, wiecie, szukania ludzi w internecie, a wy nas znaleźliście w internecie, prawda? W sensie jakiś portal, prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam, wesele z klasą. Tak, tak. No i co? No i zaufaliście nam, dało się? Tak. Jasne, że tak. Opinie były bardzo dobre. Nie mogło być inaczej. Właśnie, wiecie, dokładnie. Bo niektórzy mówią, że jakby tylko z polecenia, tylko gdzieś tam, nie? A wiecie, wy wyszukaliście nas w internecie, sprawdziliście, przeszukaliście. No i co? I udało się, nie? No jasne, było okej. Okay. Jesteście tak. W czapkach, to jest w ogóle dla mnie. Słuchajcie, była taka akcja, nie wiem. Jakbyśmy może mogli dołączyć, to byśmy byli. Słuchajcie, nie, wiecie, bo wiecie, że czapki są już dla was. Założyliście, to są czapki zostają. To już jest nagrane. Co już nie chcecie, to jakby, czy chcecie, czy nie chcecie, czapki macie, musicie nosić, nie? Więc jakby będzie. Słuchajcie, ja ciężko mi jest powiedzieć coś więcej. Bardzo wam dziękuję. My dziękujemy, naprawdę. I słuchajcie, no co tu dużo mówić. Do zobaczenia. Nic, tylko rezerwujcie. No, szukajcie, pamiętajcie, Helly Music Group. Dzięki wielkie, że wyszukaliście. Cześć. No, dziękujemy. Hej. Dziękujemy.